tym tygodniu w kampanii prezydenckiej liczyli się tylko dwaj kandydaci, Radosław Sikorski i Bronisław Komorowski, bo prawybory w Platformie Obywatelskiej przykryły wszystko inne, co dzieje się w polityce. Radosław Sikorski po pierwszych sukcesach w tej kampanii wewnętrznej w Platformie Obywatelskiej w tym tygodniu miał zdecydowanie gorszy tydzień. Jego zmiana zdania w sprawie szczytu w Kordobie, jego wyjazdu do Katowic na debatę młodzieżówki Platformy, a nie do Hiszpanii, to był ewidentny błąd. Sikorski w tym tygodniu znalazł się w defensywie. Zobaczymy, co zrobi w najbliższych dniach, bo musi coś zrobić, żeby odwrócić ten niekorzystny trend. Bronisław Komorowski zdecydowanie do góry. To był dla niego świetny tydzień. On był w tym tygodniu bardzo aktywny, odwiedził wiele miejsc w Polsce, spotykając się z członkami Platformy Obywatelskiej, zdobywając nowe wyborcze głosy. Jerzy Szmajdziński i Andrzej Olechowski całkiem rozsądnie czekali w tym tygodniu na zakończenie wewnętrznej kampanii w Platformie Obywatelskiej. Cokolwiek by zrobili i tak, w tym tygodniu nie przebiliby Bronisława Komorowskiego i Radosława Sikorskiego, więc i Jerzy Szmajdziński, i Andrzej Olechowski w tym tygodniu bez zmian. Bez zmian także Lech Kaczyński. Jerzy Szmajdziński może mały plus. Jego strona w rankingu www.kampania-na-żywo.pl, jego strona na Facebooku została uznana za najlepszy page wśród wszystkich stron kandydatów na prezydenta.